Trasa była trudna, były podbiegi, był piasek, było troszkę błota, pod wiatr, pod górkę. Dla chcącego nie ma nic trudnego, to jest kwestia po prostu przygotowania się. Przygotowania, treningi oczywiście, już jak ktoś chce, że tak powiem, osiągać jakieś konkretne wyniki i podium, no to jak najbardziej, jest to już, trening jest wymagany. No ja akurat nie zaliczyłem żadnej dzisiaj wywrotki, aczkolwiek kolega przed nami na samym starcie, jak ktoś zauważył, była wywrotka i to jeszcze na prostym gruncie. Tak było, trzeba było skakać, trzeba było nóżki wysoko podnosić, tak po prostu trzeba uważać, tak? Nie ukrywam, że już mam zaliczoną 1,50 właśnie w studziance u kolegi Łukasza. W dniu dzisiejszym robiliśmy test trasy, takiej zimowej tatarskiej piątki. Planujemy zawody robić ekstremalne w końcu maja. Chcieliśmy tę trasę przetestować, ponad 60 zawodników przebiegło wymagającą trasę. Ciężko po dołach, po lasach Łysej Góry, naokoło cmentarza tatarskiego i zawody udały się. Ponad 3/4 zawodników to są osoby spoza powiatu bielskiego. Siedlce, Warszawa, Krosiec Sosnowca, Złosic, Siemiatycz. Ponad 100 km ludzie jechali, żeby przebiec tą piątkę. Dosyć ciężką, jak mówię, terenową, ale udało się. W najbliższym czasie planujemy trzeci ultratatar. To jest trasa biegu na 50 km. Sam zamierzam po raz pierwszy ją przebiec. W kwietniu, 23 kwietnia, po miejscowościach, w których mieszkali Tatarzy, czyli wystartujemy ze Studzianki, już Ortel Królewski, Koszoły, Janówkę, Wólkę Kościeniewiczką, Grabowszczyznę z metą przy szkole, gdzie stał meczet. I będzie też przy okazji bieg na 10 km, a ekstremalna piątka będzie 28 maja.